Witam was bardzo serdecznie dnia następnego Jazz Jackrabbit 2. Tak naprawdę to nagrywam to po poprzednim odcinku, który miał być drugim odcinkiem, ale coś nie wyszło. Otóż gra mi wyszła w ogóle do pulpitu. No i tyle sobie pograłem. Był jakiś błąd w pewnym momencie. Mam nadzieję, że teraz się to nie powtórzy. Zrobiłem save'a specjalnie po to, żeby się to właśnie nie powtórzyło. Okej, okay. Mamy miotacz ognia, mamy zamrażacz, a ja użyję sobie tego, bo na razie miotacza ognia tu będzie sporo. Ale na razie nie mamy go zbyt wiele. I naszymi głównymi przeciwnikami tutaj są jaszczurki. Dzielące się na dwa rodzaje. Jedne mają jetpack, inne sobie po prostu chodzą. Te z jetpackiem rzucają w nas bombami, ale to szczerze mówiąc bardzo rzadko się zdarza, żeby w ogóle jakikolwiek atak w naszą stronę udało im się przeprowadzić. Okej, okay, tam na razie nie mogę wejść. Jeszcze są takie żółwie dresy. Tak, tak je nazywam, żółwie. Tylko pasek Adidasa im dorysować i będzie spoko. Będzie po prostu pasować idealnie. Okej, okay. Dobra. To ciśniemy sobie na tę dziwnie wyglądająco znajomą jagodę. Ojej, to jest jagoda. W jakiej grze coś takiego widzieliście? W Raymanie oczywiście. Myślę, że autor na pewno się tym inspirował. Zresztą, nie wiem czy wiecie, ale autor tej gry nawet dał pewną aluzję do Dooma. I żeby te aluzje zobaczyć, musicie wejść w menu i po prostu to będzie grafika jednego z epizodów. Na pewno jeśli znacie choć trochę Dooma, będziecie wiedzieli, która z nich jest tą przeróbką. Wydaje mi się, że boss w tej rundzie jest o wiele łatwiejszy niż poprzedni. Mimo, że tamten boss się nie ruszał zbyt wiele, znaczy to my go nim poruszaliśmy, to jednak ten wydaje mi się prostszy. Mimo, że będzie się poruszać właśnie i nawet będzie próbować w każdym razie nas udupić, tak jak to boss ma w zwyczaju. Chociaż wiecie, są bossowie, którzy nas nie atakują. Przykład Conker, w którego grałem. Tam też był wampir, który w ogóle nas nie atakował. A mimo wszystko był trudny dosyć. Ogólnie ta gra była trudna. Tędy mam iść? A co było po drugiej stronie? No bo dobra, no idźmy tędy, skoro już nam każą. A, dobra. Ten ptak działa mniej więcej jak ten taki mały stateczek w Gradiusie, który nam towarzyszy. Czyli jednym słowem oczyszcza nam drogę z przeciwników. I teraz nie wiem do końca... Znaczy bo można tego ptaka jakoś stracić w jakiś tam sposób. Teraz nie pamiętam w jaki. Czy to nie jest przypadkiem tak, że jeżeli ja za szybko będę biec, to on mnie opuści. A może da się go po prostu uderzyć. Może przeciwnik może mu zadać jakieś obrażenia. O, ja tutaj nic już nie muszę zrobić. Ale to jest strasznie fajna rzecz. Lata za nami, strzela. No niestety tylko w tym levelu go będziemy mieli. On nam nie przechodzi, tak jak zwykła amunicja. A cóż tutaj się kryje? No, nie tak miało być. Ale cóż poradzisz? Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ewentualnie podskoczę po tę monetę. To chyba... Tak, to... Żem się cofnął dosyć daleko. Nie chciałem tego zrobić. Nie tak miało być. Idź teraz, człowieku, przez puste pole marchwi. Znaczy, to są
no nie oszukujmy się, to są... to jest marchew mutant, tak? Wszystko jest takie duże. Wspominałem wcześniej, że to będzie taka łąkowo... znaczy taka łąkowa runda, no może nie do końca. Ale pewnie tam standardy spełnia tego, co mówiłem. Okej, tu nic nie ma, tutaj weźmiemy sobie jabłko. Jak skutecznie jabłko. Tutaj coś jest? Niczego nie widzę, ale... pytanie, czy tu się da dostać, czy może muszę znaleźć tego królika kramarza, który sobie tam stoi i handluje paróweczkami? Tylko rynienki u niego nie widziałem. Bo wiecie, w Królestwie Królików jest wolny rynek, nie? Króliki są szybkie, więc rynek musi być wolny. To jest logiczne. Moja teoria ma jak najbardziej logiczne podstawy. Okej. Tu... tak, tak myślałem, że to coś będzie. Coś, co mnie podbije do góry. Uff. No dobrze. A jak ja mam tu życie zdobyć? W jaki sposób? Stąd nie doskoczę. To... ej, a nie, zdobyłem. Może ten ptak też może zbierać. Też jest taka możliwość. Elo? No i jesteśmy. Przeteleportował nas do miejsca, gdzie jest dużo fajnych rzeczy. Niektóre z nich już mamy, ale co tam. Liczą się dobre intencje, prawda? Aj, mogłem tam te jabłka zdobyć. No. Tak bez sensu, by tego wgłębienia tam nie dawali. Tutaj musiało po prostu coś być. Okej, jabłka sobie pominiemy i... chociaż może nie te. Ich się nie da pominąć. Niedługo powinna być meta. Bo jak pamiętacie, każdy świat w tym epizodzie ma po dwie rundy, więc po tej następuje automatycznie następna. Może ja sobie zapiszę grę. Zapiszę sobie grę... save, jako oryginalnie. Bo nie wiem, co się stanie. Jeżeli znowu mi się gra zatrzyma, to będzie to trochę niepożądane. Dobra, a w którą stronę ja mam iść? Tędy? Okej, mamy tego... żółwia dresa, typu... Pierdoli ci! Tylko ja BMK i moje trzy paski. Polska mistrzem Polski. Niestety biedaczek nie znalazł kostki brukowej, nie miał czym we mnie rzucić. Ja go po prostu sprowokowałem, bo gdyby była kostka brukowa, gdybym mu ją zapewnił, jak każdemu takiemu, no, szanującemu się zwierzęciu, to wtedy no, nie musiałbym się obawiać, że mi coś zrobi. Okej, czuję, że pominąłem dosyć sporo. Mogę iść tamtą stronę. Ale to mi wygląda na rundę, w której mogę iść... a nie, dobra. Okej, nie pominąłem jednak aż tak dużo. Mogę tędy iść. Bo to mi wygląda na rundę, w której albo idziesz lewą stroną, albo prawą i nie możesz się potem cofnąć. Okej, no niby rzucają tymi bombami, ale tego się w ogóle nie czuję. Co ja dostałem? To jest jakaś ochrona, czy co? Chyba tak. W każdym razie już nieistotne, bo jej nie mam.
O! Dobrze. Mamy syndrom cukrzycy. Pierwsza gra, która ukazuje cukrzycę w pozytywny sposób. No nie, ale serio, polscy tłumacze, mogli się to przetłumaczyć jakoś sensowniej. W sensie, no to się nie powinno cukiereczek nazywać, to brzmi idiotycznie. Okej, okay, kolejny koks. Jeszcze chcę tylko zobaczyć, czy tutaj coś można zdobyć. A ten kryształ? Tak, doskoczę do niego. Jest okej. Okay. Elo. Prosto. Stopro. Tarcze dadzą ci niewyczerpalną specjalną amunicję na krótki... No dobra. Niech tak będzie. Skoro muszę. A, okej. Okay. Strzelam bąbelkami, jak fajnie. A czy ja jestem nieśmiertelny w tym momencie, czy nie? Trochę bez sensu, że wziąłem, bo to mogłem wykorzystać ją o wiele później. Jezus Maria, ja nie wiem, co się stało przed chwilą. Mogłem wziąć jetpack i mi gra po prostu mnie przeteleportowała gdzieś. Nie wiem, jak do tego doszło. Tak, tak, wiem, kończy mi się czas. Tu jakiś klucz, okej, okay. Już go widzę. Weźmy marchew. I czy ja mam to strzelanie? Nie. Okej, okay, myślałem, że to jest może coś innego. Ale nie, to jest miotacz płomieni w dalszym ciągu. Pamiętam, że są dwie bronie, które mają do siebie podobne... Znaczy, mają do siebie podobną amunicję. Nie wiem tylko, które to są. I myk! Nie mogę. Myślałem, że mogę tam doskoczyć. Potrzeba pięciu. O ty łapczywy korwi... Znaczy... kapitalisto. No tamto bym sobie doskoczył, ale nie mam jak, niestety. Myślałem, że mi zostawisz przynajmniej ten jetpack. No chodź tutaj. No dalej. No i fajnie, że ten jetpack udało mi się zdobyć. Naprawdę. Świetnie po prostu. No. Populacja jaszczurek zmniejsza się. Zauważcie tylko, że obrońcy praw zwierząt też się nie za bardzo mogą przyczepić do tego, że zabijamy zwierzęta, bo jesteśmy zwierzętami. To by w sumie nawet było... To by w sumie nawet było całkiem śmieszne, gdyby... Gdyby coś takiego odwalić. Wtedy cała ich... Znaczy, ich organizacja, która i tak jest śmieszna, byłaby jeszcze śmieszniejsza. Okej. Okay. Ile ja tutaj pominąłem rzeczy. Jakieś sekretne przejścia, do których nie wszedłem. No niestety. Bo tam już jest boss, bo ja to dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam to miejsce. Uff. I tu będzie przywódca koksów. Tak. On sobie po prostu łazi z jednej strony na drugą. Sobie w nas tym rzuca. Ale nie jest jakoś szczególnie trudny. Jak widzicie, ma tylko i wyłącznie jeden atak. To dodatkowo niecelny. No. Nie no, fajnie.
fajny się przeciwnik, ale weź już ty skończ. Ale wielki bydlak. Poka bydlaka. Dobra. Myślę, że na dzisiaj to będzie koniec. Znaczy, koniec żartów, tak jak to było napisane, i koniec odcinka. Żegnam się z wami do następnego.